Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was dzisiaj na moim kanale. Będzie haul lumpeksowy połączony ze stylizacjami w stylu Armaniego. Oczywiście z nowej kolekcji tegorocznej, letniej. Także serdecznie Was zapraszam. Pokażę Wam rzeczy, które kupiłam dla Was również. I będzie można je później sobie zarezerwować przez maila, którego podam na końcu filmiku, także czekajcie do końca. Kupiłam naprawdę piękne rzeczy, tutaj pokażę Wam szybkie przebiteczki z przymierzalni, bo naprawdę piękne Vive Profit na nowym towarze, perełki były. I dla tych, co jeszcze mnie nie znają, przypominam, że ten kanał jest o eko-ciuchach, super jakości, marek premium, bardzo dobrych materiałów oraz rzeczach vintage, ale w takim super luksusowym i wysokim, powiedzmy, stylu. Także zapraszam Was koniecznie do subskrypcji kanału, jeśli Was ten temat interesuje, i do polubienia tego filmu. Będę Wam bardzo wdzięczna. No i oczywiście bardzo Was też zapraszam na moje inne małe media, które są podlinkowane w opisie. Lecimy już do konkretnych rzeczy, będę je pokazywać w zestawach stylizacyjnych, bo jestem też stylistką. Jeśli ktoś uważa, że ten styl mu się podoba i chciałby skorzystać z moich usług również, możecie się zgłaszać do mnie mailowo. Naprawdę super, super rzeczy kupiłam, ale zanim je jeszcze pokażę wszystkie szczegółowo, to chcę Wam pokazać przebitki, które mnie zainspirowały z kolekcji Armaniego, właśnie wiosna-lato 2024. Ja bardzo lubię Armaniego, jest to taki dość poważny styl i bardzo luksusowy, w takim sensie, że naprawdę te rzeczy są bardzo wyjątkowe, z przepięknych materiałów. W tym roku zachwyciły mnie pastele, przestrzenne kompozycje, szczególnie w spódnicach, ale w ogóle Armani lubi taką zabawę z tymi warstwami, z tymi właśnie takimi ciekawymi krojami, trochę moim zdaniem takimi wschodnimi rzeczami zainspirowanymi. No i były tu malowane jedwabie i po prostu cudowne połączenia kolorów właśnie głównie na jedwabiach. I dlatego właśnie moje propozycje przy okazji będą z rzeczami, które tutaj zakupiłam. Zobaczycie, jak można je pięknie połączyć właśnie w stylu Armaniego, w stylu luksusowym. Także lecimy. Zacznę od dwóch rzeczy z jedwabiu, rzecz jasna. Mam tutaj piękną bluzeczkę, trochę w stylu bieliźnianym, ale jest to podkoszulek w dodatku Marie Philippe, fajna marka, rozmiarze M, w takim pięknym, brudnym różu, z wykończony koronką. I to nie jest bielizna ani piżama, bo zobaczcie, ma tutaj zamek. Normalnie jest to bluzka wiązana tu z boku, w pięknym kolorze i z bardzo pięknym designie. Właśnie kojarzy mi się trochę z tymi stylizacjami Armaniego. Szczególnie właśnie z połączeniami tych barw, no i oczywiście piękne jedwabie w pastelach. Także tutaj zobaczycie to zarówno do moich takich jedwabnych szarawarów, takich właśnie spodni przestrzennych dokładnie, które również mają w sobie warstwy, co mi się bardzo kojarzy z Armanim. I zobaczycie to do spodni jedwabnych, również jedwabnych, z takimi gumkami, więc one też znowu nawiązują do stylu takiego wschodniego, chociaż są dużo węższe. Bardzo, bardzo piękna bluzeczka. Oczywiście nie muszę mówić, że jest w stanie idealnym, nawet patrzcie, jest jeszcze taka zawieszka, więc myślę, że może nawet ktoś nie nosił tej bluzki, po prostu ją miał, bo chyba to nie jest zbyt wygodne noszenie tego. No jak ja nosiłam, to mnie to trochę drapało w plecy. Śliczna, śliczna bluzeczka, rozmiar M, tak jak mówię, będzie dobra na S i M, tak myślę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma duży biust, no to trzeba to wziąć pod uwagę, bo jednak może być wtedy ciasna. I mam tutaj bluzkę, która też się pojawi w jednej stylizacji z tą bluzeczką, od marki Dranella, w rozmiarze 40. I ona może być spokojnie od S do L, słuchajcie, bo tutaj jest dość dużo i jest w dodatku z takiego elastycznego materiału, to jest jedwab, ale taki rodzaj jedwabiu. Zobaczcie, jakie ma piękne detale. Ona jest taka spływająca na ramiona, z dodatkowymi falbankami na rękawach, co nieco ukrywa, ale trzeba mieć pod nią właśnie albo bluzeczkę, albo taki crop topik w kolorze na przykład tym samym mógłby być, albo na przykład złotą, żeby się trochę błyszczało pod spodem. No i tutaj Wam przymierzyłam to właśnie do paska i do tej bluzeczki dodatkowo. Jest to bardzo piękna, elegancka rzecz, rzecz w takim stylu właśnie old money, w stylu luksusowym. Bo wiecie, styl old money niekoniecznie musi to być biel i paski. To jest nasze wyobrażenie o stylu old money, nie naprawdę, co ludzie, którzy mają dużo pieniędzy od pokoleń, noszą. A zresztą stylizacje w stylu old money możecie moje zobaczyć, bo są w playliście. Także naprawdę piękna, piękna rzecz z jedwabiu.
Zobaczcie, jak pięknie leży na ramionach. No cudo, po prostu cudo. Słuchajcie, kolejna jedwabna rzecz. I kolejna rzecz, która będzie też w stylizacji właśnie na Armaniego od razu. To jest taka bluzka od marki LBD. I to jest rozmiar aż 18, czyli to będzie nawet 2XL. Natomiast ona jest tak uniwersalna, zobaczcie. Jest to skos, więc dlatego jest bardzo rozciągliwa. I może być również na S, bo zobaczcie, ja ją mam bardzo luzu dużo, ale ta bluzka ma dużo korali. Jest cała wyhaftowana na tym jedwabiu. Przepięknie zresztą wyhaftowana. Zobaczcie, jak to wygląda. I ona jest bardzo ciężka. Te korale dociążają bluzkę, więc ona spływa z sylwetki i to nie ma znaczenia tak naprawdę, jaki macie rozmiar. Tutaj są bardzo fajne elementy, które te tutaj, wiecie, miejsca newralgiczne w pachach nam trochę kamuflują, więc świetna, no naprawdę cudo, cudna bluzka. I tutaj do mojej jedwabnej spódnicy, takiej też bardzo fajnej marki, czysty jedwab w czystej postaci i do kopertówek, dwóch na zmianę. Jedna jest właśnie kolorowa, taka kolorowa z kamieniami, druga jest z takim praktycznie identycznym haftem jak tu z korali i pereł. I do złotych sandałków. Złote sandałki Wam polecam do tego typu delikatnych stylizacji. Są bardzo uniwersalne, do każdego koloru Wam spasują. Bo wiecie, to jest taka moja rada stylizacyjna. Jeżeli kupicie w kolorze outfitu, buty mogą Wam pasować tylko na jedną okazję. To nie jest zbyt praktyczne. Ja mam te złote sandałki i one pasują prawie do każdej letniej kreacji, czy długiej, czy krótkiej. Mają niewielki obcas, ten kitten heel. Mają właśnie kolor uniwersalny. Wystarczy, że dobierzecie sobie jeszcze coś, na przykład biżuterię złotą, kolczyki złote, czy też może być nawet kopertówka, torebeczka złota, ale oczywiście nie musi być w tym samym kolorze. No i już macie buty na cały lat, na cały sezon do eleganckich rzeczy, i do czerni, i do bieli, i do wszelkich możliwych połączeń. Także to jest taka moja pozycja. Jeśli wolicie srebro, chłodne odcienie, to możecie wybrać srebrną i też będzie Wam do wielu rzeczy pasowała. No w każdym razie przepiękna bluzeczka, ta będzie dostępna dla Was, możecie pisać, jak mówiłam, na maila. Teraz mam piękną sukienkę. Sukienka jest od marki Lyman się pisze. Frank Lyman, to jest projektant. Jest to rozmiar mniej więcej 36-38. Według mnie ta sukienka jest bardziej na 38. Ja mam tutaj sporo luzu w biuście jeszcze. Jest to taka sukienka do przedkolana. I słuchajcie, jest w kolorze brązu. Taki dosłownie metal brąz jest, nie? I ona jest taka jakby brązowa, cekinowa. Bardzo fajny wzór, bardzo droga marka. Zobaczcie tam na przebitki, bo Wam od razu wklejam, jakie są ceny tych sukienek nowych w sklepach. Sukienka jest w idealnym stanie, nic nie brakuje. Nawet jednego cekinka. A dlaczego? Słuchajcie, jak kupicie jakąś chińską sukienkę za 100 z cekinami, no to co się stanie? Po jednym, dwóch użyciach, a nawet czasem przy pierwszym już użyciu, zaczynają się sypać, bo nitki są słabo wykończone. Cekiny po prostu zaczynają nam odpadać. A tutaj nie dość, że to jest bardzo porządnie wykonany, zamek jest praktycznie niewidoczny, to jeszcze zobaczcie, pokażę Wam tutaj, na co zwracać uwagę przy kupnie sukienek. To jest wykończone taką siatką od spodu i to wszystko jest tu wszyte w tą siatkę, więc nie tylko, że jest mocniejsze, nie tylko ten spód jest przyjemny dla ciała, ale jeszcze chroni nasze ciało od drapania tych cekinów, bo najgorsze w sukienkach cekinowych jest to, jak ta sukienka nas drapie w ciało, bo cekiny są bardzo ostre. I jest bardzo nieprzyjemne noszenie takich sukienek, chyba że właśnie tak jak tutaj w markowej sukience macie te cekiny oprzyte takim cielistym tiulem, jakby bardzo miękkim, właśnie przyjemnym dla ciała. Także słuchajcie, ta sukienka jest naprawdę super, super wygodna. Tutaj macie meteczkę. No i oczywiście nie muszę mówić, jak dobra jest jakość tej sukienki. I ta sukienka wygląda jak nowka. Także polecam ją na rozmiary S i M, nawet z większym biustem. No i tutaj nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest w stylu Armaniego, raczej nie, bo sukienka jest co prawda z cekinami, występują tam takie stylizacje, ale jest ona też bardzo nowoczesna, jest w takim stylu współczesnym, więc myślę, że do końca to nie kojarzy z Armani. Ale nie wszystko będzie przecież w stylu Armaniego.
Właściwie pokażę Wam teraz jeszcze jedną stylizację, zanim przejdziemy dalej, którą zrobiłam z moim takim kompletem z weluru z jedwabiem, który jest. Już widzieliście ten zestaw kiedyś, ale tutaj go zestawiłam właśnie z taką torebką też w kolorze. I Armani lubi takie szlachetne welury i tego typu właśnie zestawienia luźnych materiałów, które luksusowo opływają ciało. Także mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Następna sukienka jest też z jedwabiu, to nawiązuje tu do Armaniego, ale jest w zupełnie innym stylu. Jest to maxi sukienka 100% jedwab, taka w stylu vintage. I ona jest z takimi chińskimi zapięciami z przodu do ciała. Jest piękna, słuchajcie, jest naprawdę piękna. Myślę, że to jest rozmiar około 40. Będzie to MKL-ka. Na mnie jest dużo za duża, więc już tam tylko w przymierzalni się pokazałam. Nie będę Wam już tutaj pokazywać szczegółów na sobie, bo no po prostu tego typu sukienka musi być bardzo fajnie dopasowana do figury, ale piękna, z rękawkiem. No idealna, ze stójką, elegancka sukienka, bardzo ponadczasowy krój. To nie jest ani obcisłe w jakimś złym guście, ani to nie jest jakieś takie bardzo modowe, żeby się to przeterminowało. Po prostu jak szukacie eleganckiej, czarnej sukienki do teatru, do kina, na jakieś szczególne wyjścia, a nawet na specjalne okazje typu wesele, tylko wtedy dodatki, na przykład złote albo srebrne, no to zapraszam. Można fajny pasek biżuteryjny również dobrać i trochę odczernić tą sukieneczkę. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to spodnie. Bardzo modne spodnie w bardzo fajnym stylu. I no to już jest tak na koniec, poza wszystkim. Vera i Lucy Eska. Słuchajcie, nie wiem jaki jest skład, wydaje mi się, że jest mieszany skład. Wiskoza pewnie z czymś sztucznym. Spodnie są piękne, naprawdę teraz bardzo modnym tym stylu właśnie Old Money w kolorze takim cynamonowym, piękne, piękne spodnie. Ja Wam tu mierzę do mojej kremowej bluzki takiej luksusowej i do złotych dodatków. Właśnie złote sandały, jak widzicie, pasują do wszystkiego, złoty pasek, no i tutaj możecie sobie dobrać różne dodatki, różne rodzaje torebek, może być biała, może być znowu złota, może być w kolorze skóry takim podobnym tutaj do tej kolorystyki. Długie nogawki, słuchajcie. Jest to moim zdaniem maksymalnie MK, niewielka i na długie nogi. Także bardzo, bardzo ładne spodnie. Bardzo pięknie leżą na sylwetce z kieszeniami. I ostatnia rzecz trochę też jest w stylu Armaniego, a tutaj bardziej mi chodzi o tę powiewność tkaniny i zestaw kolorów takich pasteli połączonych ze sobą. Wzory są takie typowo kwiatowo-indyjskie. Bardzo pasują mi te kolory, bardzo spodobała mi się sukienka, jest z wiskozy. Naprawdę jest bardzo urocza i taka moim zdaniem odpowiednia na lato, na plażę, na taki nieformalny czas. Można iść też na spacer nad morzem czy w jakiejś miejscowości, gdzie spędzacie urlop. W każdym razie bardzo mi się podoba, jest w mojej kolorystyce. Pokazuję Wam tam oczywiście też przebiteczkę. Także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam podoba ten image z tą sukieneczką. Mnie się bardzo podobają kolory. A, jeszcze jedna, słuchajcie, sukienka zapomniałabym, no i byłoby faux pas. Piękna sukienka i wiecie co, mierzę Wam sukienkę taką samą mam w rozmiarze S. Ta jest w rozmiarze, właśnie akurat rozmiar wycięli, ale wydaje mi się, że to jest LXL, raczej XL. Jest to identyczna sukienka, dosłownie ta sama marki Sandwich, bardzo drogiej, dobrej marki. I wydaje mi się, że to jest wiskoza 100%, ale sprawdzę jeszcze na tamtej sukience, to Wam potwierdzę na ekranie. Super wygodna sukienka, moim zdaniem ona jest w takim francuskim stylu, ma kieszenie. Można nosić ją luźno, można nosić ją z paseczkiem, tak jak ja Wam to pokazuję. Ja mam taki akurat różowy paseczek, różowe baleriny, więc wszystko jest pod kolor. No i mam do tego broszkę z ptaszkiem, taką bardzo fajną broszkę, którą mi się bardzo podoba, również trochę ożywia tą sukienkę. To ten zestaw kolorów właśnie mnie się kojarzy z francuskim stylem i taka właśnie też prostota i kobiecość francuska też mi się tutaj bardzo podoba. Ta sukieneczka jest dla Was dostępna, tak jak mówię, stan idealny, bardzo, bardzo dobra marka i słuchajcie, ja mam tą moją sukienkę i ją noszę już co najmniej 7 lat i w ogóle się nic nie zniszczyła. Jakość materiału jest niesamowita, jest też bardzo przyjemna i bardzo wygodna. Także mega Wam polecam, jak ktoś lubi takie zestawy kolorów, bo to jest super, super rzecz.
Na dzisiaj to już tyle. Zapraszam Was do opisu filmiku po wszystkie szczegóły. Jeśli chcecie wejść na moje małe media, eko.kreatywna na Instagramie oraz Facebooku, możecie tam zajrzeć po różne skróty i tak dalej. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu i do komentowania pod tym filmikiem oczywiście też. Kochani, będzie też dużo zmian, to od razu zapowiadam. Trochę się wzięłam za siebie, że tak powiem. Także dla tych, co mnie od dawna oglądają, pewnie pod koniec lata będę zamykać swój sklepik i no będzie troszkę inna formuła tego kanału, ale główne te filmiki stylizacyjne, filmiki z holami lub eksowymi oczywiście też będą, natomiast będzie dużo też innych treści, krótszych treści i no i będę Was zapraszać do kolejnych moich pomysłów. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Być może zmienimy też formułę live'ów. Także czekajcie na zmianę. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. A, jutro będzie live!